Witajcie obywatelki i obywatele, to my, Kroniki Odchodzenia od Rozumu, nazywam się Bojan Stanisławski, wraz ze mną jest współprowadząca ten podcast dr Katarzyna Szumlewicz, dobry wieczór, dzień dobry, zobaczymy kto kiedy będzie nas oglądał. No i witam naszego gościa, Zuzannę Jakowicką, dawno cię nie było, witamy tym bardziej. Witam serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj będziesz z nami tutaj rozprawiać o kilku kwestiach krajowych i międzynarodowych. Zaczniemy jednak od tego, co jest centralną częścią, jeżeli chodzi o krytykę, którą my tutaj proponujemy naszym widzkom i widzom. I dlatego, jeśli pozwolisz, to zwrócę się najpierw do Kasi, ponieważ ona zwróciła uwagę na pewną kwestię, która jest, no, umknęłaby mojej uwadze, być może twojej również by umknęła. A chodzi bowiem o książkę, która została wydana wcale niedawno, autorstwa niejakiej J. Szpilki. Nie wiem nawet jak to odmienić, czy Szpilki, czy Szpilko właściwie w kontekście tych akrobacji dotyczących nazwisk i zaimków. O, no dobrze, znakomicie. I muszę powiedzieć, że ja bym... No, na pewno nie zauważył nawet tej pozycji, gdyby nie to, że natknąłem się na twoją, no, wstrząsającą recenzję tego dzieła na portalu Krytyka Feministyczna. I jest to naprawdę konglomerat jakichś patologii, który nie dość, że no, per se jest właśnie straszny pod każdym względem, to jeszcze jak się okazuje, stoi za tym jakaś osoba, która no, ma sankcje naukowe, która ma, jest utytułowana, która również dysponuje funduszami na jakieś cele no, związane z badaniami. Wszystko to jest no, do tego stopnia dziwaczne, że no, postanowiłem właśnie uczynić z tego punkt pierwszy dzisiejszej naszej tutaj rozprawy. Kasia, to zechciej scharakteryzować, proszę, to zjawisko. Zjawisko nie jest nowe, aczkolwiek nie jest w Polsce jeszcze znane. Takie krytyki i takie demaskacje miały miejsce, czy to w USA, czy to we Francji, czy to w Kanadzie, ale one demaskują coś bardzo ważnego, mianowicie, że ten ruch transaktywistyczny, który tam mówi o miłości, o byciu sobą, bardzo często opiera się na ludziach, którzy są, którzy, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie było jakoś bardzo dosadnie, ale żeby jednak było dosadnie, bo to jest straszne zjawisko, którzy są po prostu perwersyjni i to bardzo mocno perwersyjni i oni to, tę swoją perwersyjność uważają jakby za nową tożsamość, a resztę ludzi uważają za, zwłaszcza lewicowych, uważają za tych, którzy powinni ich agendę pchać. I to widać w humanistyce, jak również to widać w tych naukach ścisłych. Te pliki, na przykład WPATH, mówiły o grupie, która wśród tych naukowców tworzących to WPATH domagała się stworzenia tożsamości eunucha. Mówił o tym u nas chyba Łukasz Sakowski. Byli tam ludzie, którzy domagali się tego, żeby uznane było za jakąś dopuszczalną, nie wiem nawet jak to nazwać, orientację czy tożsamość, to, że kogoś podnieca kastrowanie kogoś innego. Dlaczego o tym mówię? No to jest szokujące, ale J. Szpilka, czyli biorąc pod uwagę grant, jaki ta osoba dostała, Jan Szpilka, ponieważ grant jest na mężczyznę, to tam opisuje swoją fascynację brutalną pornografią i swoje wnioski, które wyglądają tak, że bycie osobą torturowaną seksualnie, na przykład za pomocą prądu, po prostu rażenia prądem, że to jest tożsame z byciem kobietą. I jeżeli ogląda sobie taki, nie wiem, 15-latek czy 16-latek, nie wiem kiedy się to zaczęło, ale przed 18, z tego co zrozumiałam, jeżeli utożsamia się z tą torturowaną kobietą, to znaczy, że sam jest kobietą. I tam są całe dziwne takie rozkminy, ale bardzo mocno to było popierane. Przecież Jan Szpilka był początkowo
w Instytucie Kultury Polskiej. Tam był bardzo dopieszczony jako ktoś, kto się zajmuje taką zaawansowaną teorią queer, czyli przypuszczam, że doktorat też był o czymś takim. I tu, czyli tu są takie, czyli tu mamy fascynację tego środowiska, no tego inteligenckiego, kimś, kto po prostu zbierza się z fascynacji brutalną pornografią. Tam w tej książce jest opisana też fascynacja czymś, co się nazywa CC porn, czyli takie przymusowe feminizowanie chłopców albo mężczyzn. Dlaczego w cudzysłowie mówię? No bo to nie jest feminizowanie, to jest taka więzienna rozrywka, że jeżeli mężczyzna się upokarza, to on jest w tej relacji kobietą, ale Szpilka uważa tak samo. Szpilka to nie jest odosobniona jakaś perspektywa. Jest na przykład taka trans kobieta, nazywa się Andrea Longchu, głosi dokładnie to samo i można o tym przeczytać w krytykach transaktywizmu, ale nie z tego punktu widzenia, który my już znamy, jak Abigail Schrier na przykład, która mówi po prostu o krzywdzie dziewcząt, po prostu z punktu widzenia rodzica. Nie tak jak te konserwatywne krytyki, jak na przykład Andersona, nie pamiętam tytułu tej książki, ale właśnie takie, że to jest takie odejście od norm takich kobiecości i męskości, że to się musiało tak skończyć. Tymczasem bardzo ważną kategorią, taką perspektywą krytyczną wobec takich rzeczy jest perspektywa feministyczna, zresztą widać było po obronie sportu kobiecego, teraz całkiem niedawno. Kto broni prawa Julii Szeremety do tego, żeby dostała złoty medal? Feministki z całego świata. Widzę na X-ie właśnie, że tego bronią. Nie mówię, że tylko feministki tego bronią, ale dopatrzyć się w tej, no można powiedzieć, dominującej w transaktywizmie wizji, czym jest bycie kobietą, czyli bycie tam wykastrowanym, przemocą ubieranym w jakieś gorsety, gwałconym, torturowanym, że to jest takie wyzwalające i to jest takie nie heteronormatywne czy nie normatywne w jakimś tam w ogóle sensie, to jest taki, no trudno nie zauważyć, że to nie ma nic wspólnego z emancypacją gejów i lesbijek i nie ma nic wspólnego z feminizmem, tym bardziej, ponieważ przedstawia no maksymalnie negatywny obraz kobiety, taki jak mniej więcej u Weininger'a w, jak to, Płeć i charakter. Taka była książka z początku wieku XX. Skrajnie antykobieca, tam były jeszcze wątki antysemickie, różne, ale to była właśnie taki, no więc tutaj jeżeli bierzemy takiego szczerego transaktywistę, to widzimy, że tutaj jest po prostu nienawiść do kobiet. Po prostu utożsamienie kobiecości z czymś, czego chłopiec się naoglądał po prostu. W filmach, których nie powinien był oglądać, nie powinny być dla niego w ogóle dostępne, w ogóle nie powinny być dostępne takie treści. I tu, no i tutaj dlatego kończę tą recenzję tak, że właśnie nie ma co uczestniczyć w jakiejś grze tam, palcem grozić, że nieładnie, niegrzecznie, tylko trzeba powiedzieć, że to jest kwestia wychowania i to wychowania chłopców. Że tutaj korzenie czegoś takiego, jak Szpilka na sobie pokazuje, to są takie same właściwie jak inceli. To jest bardzo podobne zjawisko, które odpowiada pewnie na jakieś, no tu można dużo filozofować, na jakieś różne trendy społeczne, na jakieś tam, no te rzeczy, o których się tam mówi, samotność, czy nieśmiałość, czy inne takie, ale kończy się no, jakimś wprowadzeniem jakiegoś takiego naprawdę stęchłego, mizoginicznego odoru do tego, co ma być progresywne. Ja tutaj to mówiąc, chciałam przejść do takiego eseju, który nagrała Zuzanna, dosyć krótkiego, ale który mi się z tym mocno kojarzy, mianowicie to, że w ogóle dla mnie powstaje pytanie,
z jakiej racji mielibyśmy fantazję J-szpilki traktować jako coś, co ma być wyemancypowane. Przecież to powinno, jeżeli to się narodziło w jakiejś piwnicy, mówiąc metaforycznie, to powinno w niej zostać. Myślę, że tak, Zuza, zanim pozwolę ci tylko tutaj odpowiedzieć, to chcę wtrącić taką kwestię, bo to szczególnie mną wstrząsnęło, kiedy ty, Kasia, powiedziałeś, że to jest odpowiedź na jakieś trendy, które ktoś gdzieś zauważał, jakiejś samotności, nieśmiałości czy coś takiego bez przesady. Ta książka, na podstawie tej recenzji, sądząc, którą ty przedstawiłeś, bo ja tej książki nie przeczytałem, ale jeszcze raz, odwołując się do tego tekstu, a no mam zaufanie jednak do twojej intuicji intelektualnej, to jest przecież jakiś patusiarski manifest. No jakie to jest, jaka to jest odpowiedź na jakąś samotność albo na jakiś realny problem, czyjkolwiek? To nie jest żadna odpowiedź, tylko to jest jakiś narkotyk, nie wiem, czy no, coś, co można porównać raczej właśnie z formą jakiegoś odurzenia. No, tylko tutaj no, ma ono miejsce nie na takim fizjologicznym poziomie, tylko na jakimś innym. Już Zuza ci oddaję głos. Jest to jakiś taki dziwny eskapizm, który jednak elity intelektualne. Teraz Szpilka jest z kolei w SWPS-ie, czyli no takiej dosyć ważnej szkole wyższej, tak, uniwersytet, znaczy to jest prywatne, to nie jest uniwersytet chyba, to jest akademia, czyli nie, no, ma duże dofinansowanie, czyli w Narodowym Centrum Nauki to zostało docenione. I ogólnie się jakiejś tam elicie podoba. Ja słyszałam już, że w jakiejś rozmowie Piotra Jaconia z Mają Heban się na Szpilkę powoływali jako na no jakiś taki po prostu ważną książkę. Tak? Tak? Czyli no tutaj, a powiem jeszcze coś śmiesznego, mianowicie wrzuciłam te recenzje z takim posta takiego napisałam. Tam witajcie, taką mam recenzję. Pewnie się zastanawialiście nad tym, jaka filozofia stoi za transaktywizmem i ten post mi zrzucono. Cenzura zadziałała przeciwko mnie, zamiast przeciwko no, treściom w tej książce. Przecież no bądźmy szczerzy, to jest jakaś makabra po prostu. Zuzanna. Ja tej książki nie czytałam i prawdę mówiąc nie czuję się jakoś szczególnie zainteresowana tymi wywodami, fantazjami. Wydaje mi się, że wystarczyło mi takie przeanalizowanie tej całej teorii queerowej no do pracy magisterskiej kiedyś z filozofii. Już to myślę, że ten temat zamknę. W dużym skrócie tu problem jest taki, że feminizm, jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, no feminizm mówi, że rodzimy się kobietami, rodzimy się mężczyznami, czyli nie wybieramy sobie tej płci, tak? I zostajemy wsadzeni w to, co społeczeństwo do tej płci jakby dopisuje, tak? Czyli zostajemy wsadzeni w ten gender jakby, tak? Czy jako płeć kulturową, w normy, w stereotypy, w jakieś role, tak? Wyobrażenia, wzorce, całą tą treść kulturową, ona zostaje nałożona na to ciało, z którym tutaj jakby egzystujemy. Oczywiście to bardzo upraszczam, bo są pewne kwestie, tak jak to, że ciało męskie i żeńskie i inne ma funkcje reprodukcyjne, tak? Ale upraszczając, tak to wyglądało. Natomiast od momentu, w którym zaczęto się za mocno bawić właśnie w tej teorii queer kwestią gender właśnie, tak? Czyli kwestią tych, całą tą właśnie odgrywać te stereotypy, tak? Bo to, co on tutaj robi, to też jest tylko, że takie już najmocniej wyjaskrawione, dokładnie tak jak powiedziałaś, Kasia, bliskie wyobrażeniom incelskim typowo, takim skrajnie mizoginistycznym już. No, od tego momentu zabrnięto właśnie w taki ślepy zaułek, dokonując ostatecznie odwrócenia zupełnego tak, tego, o co chodziło. Czyli teraz feministki protestowały przeciwko uprzedmiotowieniu, w tym momencie uprzedmiotowienie staje się tutaj tak tożsame z kobiecością, więc ja nie wiem, czy tu jest duże pole też do rozważań, może tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o emancypację, tak, że faktycznie mamy takie grupy, które parafilów, tak, bo ja uważam, że tutaj mamy jakiś rodzaj sadyzmu, tak,
Tych parafilii zresztą one są bardzo niszowe, jest ich multum. Tak, i czyli to parafiliami nazywamy to, co kiedyś nazywano zboczeniami, natomiast trzeba powiedzieć, że no nikt tych ludzi, którzy mają takie jakieś specyficzne preferencje seksualne, nie prześladuje, nie ściga, nie zamyka w więzieniu. Jeżeli to jest konsensus, tak, jest zgoda obustronna, to ci ludzie mogą swoje fetysze na przykład różnego rodzaju w swojej prywatności, w obszarze osobistym po prostu praktykować. I nie ma tutaj, jakby nie widzę pola do emancypacji jako zjawiska społecznego, tak? No bo gdyby powiedzmy tych ludzi, nie wiadomo, no, jakoś ścigano właśnie, zamykano w więzieniach, nakładano na nich grzywną, no to grzywne, no to faktycznie byłoby tutaj może pole do tego, żeby porozmawiać, czy faktycznie trzeba to robić. Natomiast jeśli tego nie ma, to emancypacja musiałaby się wiązać z czym? Ze zgodą na przykład na to, żeby właśnie ludzie o specyficznych preferencjach uprzedmiotawiali innych, zgodą społeczną na to, tak, żeby to się działo, nie wiem, w świetle dnia, w świetle kamer, tak, w debacie publicznej. Ja nie za bardzo jakby taki aspekt, taki wymiar uważam za szkodliwy wręcz, tak? Mam wrażenie, że tutaj się ocieramy o coś, co po prostu jest złe. Taka kategoria zła, rzadko się dzisiaj używa, ale wydaje mi się, że instynktownie czujemy, że przyznanie tym ludziom możliwości eksploracji w debacie jakiejś społecznie eksploracji tej swojej seksualności dalej prowadziłoby do jakiejś formy, no cóż, legalizacji działań przestępczych wręcz. Dobrze, Kasia, bo widzę, że chcesz coś odpowiedzieć tutaj na to, co przed chwilą wygłosiła Zuza, ale potem chcę tylko zaznaczyć, że później mam też kilka tutaj pytań i komentarzy. Nie, ja bardzo krótko, ja chciałam po prostu powiedzieć, że to samo się dzieje w sporcie. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, który nagraliśmy z Kają Szulczewską, ten o olimpiadzie i paraolimpiadzie. No i tam była zawodniczka, czy też zawodnik, no po prostu po tranzycji w kobietę, ale w jakimś późnym wieku, chyba po 40 czy po 45. I no to było to samo, tylko może trochę mniej było widać, no bo tutaj to co pisze Szpilka, jest po prostu jakieś ohydne, no właśnie tak jak mówisz, złe, ale to, że mężczyzna żąda emancypacji w ten sposób, że wchodzi w rywalizację kobiet, w której ma predyspozycję, żeby wygrać, to, no to jest to samo. I nagle dostajemy, jako krytycy tego, dostajemy taki backlash, że jesteśmy przeciw emancypacji, że jesteśmy prawicowi, bo nie chcemy temu mężczyźnie umożliwić tego, co on sobie wyobraża. Tak, kojarzy z taką jedną, z takim frazesem, tak, że ta wolność nasza, indywidualna, ma granicę tam, gdzie jest wolność tego drugiego człowieka. I tutaj ten postulat, oni przesunęli, poszli już za daleko, czyli oni idą już tam, gdzie trzeba by zaczynać ograniczać wolność innych ludzi, żeby oni mogli mieć prawo do tej swojej ekspresji, tak, do tego samowyrażenia. Bo jeżeli inni ludzie mają swoje granice i one są pilnowane, to oni nie w swojej konstrukcji psychicznej nie mogą się samorealizować. Tak? To jest i tak samo no tak. Sportowcy, i tak samo tutaj ten pan Szpilka. No dobrze, ja tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ bardzo często te środowiska szafują takim pojęciem emancypacji i zdaję sobie sprawę z tego, że no w różnych środowiskach różnie to słowo bywa interpretowane, ale jednak są pewne kanony znaczeniowe, no, których lepiej się trzymać. I emancypacja, no, w największym skrócie, tu upraszczając, zdaję sobie z tego sprawę, może będziemy to konkretyzowali, ale jednak oznacza wyzwolenie, zwłaszcza w tym sensie jakimś politycznym. I właściwie w tym kontekście zawsze to słowo funkcjonowało i w tym kontekście na pewno zyskało pewien etos, który jest dzisiaj właśnie wykorzystywany, czy no jest właśnie wykorzystywany, sprzeniewierzany, czy może jakoś jest nawet tutaj psuty. Dlaczego? Dlatego, że to ma się kojarzyć jednoznacznie z osiągnięciem jakiejś, ze zmianą pozycji w ramach pewnej struktury politycznej. I jeżeli na przykład osoba, która przechodzi tranzycję i bierze udział w sportach
walki albo w jakichkolwiek innych sportach w kategorii męskiej lub żeńskiej niezgodnie ze swoją płcią biologiczną i tak dalej, to to nie jest żadna emancypacja, tylko to są po prostu jakieś roszady w showbiznesie, które są dodatkowo potwornie dotkliwe no, dla ludzi, którzy są ofiarami tego nowego, tych nowych mechanizmów. No, w tym wypadku to są kobiety, w tych wypadkach, o których my tutaj najczęściej rozmawiamy. Natomiast tutaj nie ma w ogóle, i to tu nie ma przestrzeni nawet jakiejś rozmowy o wyzwoleniu, co ten człowiek nie może głosować, co jego prawa obywatelskie są w jakiś sposób ograniczane, co on nie może założyć partii politycznej, co on nie może chodzić po tych partiach i prosić ich o to, żeby wpisały na swoje, żeby na swoje sztandary polityczne wzięły jego czy jej postulaty. No może i to się nawet dzieje, nawet bez tego jakiegoś bezpośredniego przełożenia tych działań na takie konkretną dynamikę polityczną gdzieś na poziomie jakichś spotkań partyjnych w dzielnicy, czy w mieście, czy w jakimś regionie. Więc wydaje mi się, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że tego rodzaju rzeczy, a już tym bardziej takie manifesty, jak ten, który napisał Szpilka, Szpilko, czy jeszcze raz, nie wiem nawet jak go tutaj prawidłowo odmienić, żeby nie pokrzywdzić czasem tutaj wrażliwości tej osoby, ale to... Przepraszam, to koło emancypacji żadnej w ogóle nawet nie stało. To, że ktoś ma takie silne poczucie, że nie może wszystkim wszędzie cały czas mówić o tym, kim jest i jakie ma potrzeby, powiedzmy, intymne, czy jakieś takie głębokie wyobrażenia, które stoją w sprzeczności, powiedzmy, z tym, co nazywamy najogólniej moralnością publiczną, abstrahując w tej chwili od tego, czy nam się ta moralność publiczna podoba, czy nie, to nie jest żadna kwestia wyzwolenia, ani to nie jest kwestia nawet jakiejś politycznej czy społecznej walki. To jest trochę tak, za każdym razem, gdy ja słyszę tego rodzaju rzeczy, to mi się przypomina ten słynny mem z tym jakimś strasznie zdenerwowanym nastolatkiem, który tutaj widać, że tam siedzi przy jakimś barze i mu tutaj wychodzi ta no to żyła, bo tutaj się pokazuje, bo on w takim ciężkim napięciu jest tam, są różne podpisy. Mi się najbardziej podobał ten napis, gdzie napis tam, że od 10 minut nikomu nie powiedziałem, że jestem weganinem. No to weganinem to jeszcze pal 6, to chodź i mów, prawda? To najwyżej będziesz irytującym jakimś tam, wiesz, takim no, nietowarzyskim jakąś jednostką. Ale no, w wypadku tego rodzaju kwestii, jak te, które są poruszane w tej książce, to w ogóle nie jest przedmiot do publicznej dyskusji tak naprawdę. To znaczy, tego rodzaju kwestie, jeżeli stają jako w centrum debaty publicznej, jeżeli są jeszcze popierane jakimiś potężnymi pieniędzmi przez organizacje, które mienią się naukowymi i które tutaj rozdają certyfikaty, kto jest lepszym, kto jest gorszym badaczem, no to mamy do czynienia z jakąś walką na poziomie ideologicznym. I moim zdaniem, no, jeśli chodzi o poziom ideologiczny, to są dwa główne fronty. Pierwszy front to jest oczywiście walka merytoryczna, no i ona jest bardzo ważna, ale o wiele mniej ważna niż ta druga, czyli tak zwana walka doktrynalna, czy tam niektórzy mówią o niej emocjonalna, czy coś takiego. Ona jest o tyle istotna, że gdy uda się narzucić pewien rodzaj właśnie, i to jest to, co ty, Zuza, powiedziałaś, natychmiastowego odróżniania dobra od zła, to wtedy ludzie już nie zwracają uwagi tak bardzo na te argumenty, które ty masz do podania. Tylko oni słyszą jakieś pojęcie, słyszą jakąś frazę, słyszą o jakimś zjawisku i już są nauczeni przez właśnie w trybie tej wojny doktrynalnej, już są zaprogramowani w taki sposób, żeby jednoznacznie kojarzyć to jako złe. I wszystkie argumenty, jakkolwiek one nie były racjonalne, no to żeby je tak traktować z bardzo dużym dystansem. I zresztą każdy z nas na pewno się natknął, znamy na pewno wszyscy, jak tutaj we troje siedzimy, osoby, którym się tłumaczy jak krowie na rowie. Słuchaj, to wygląda tak, tak, tak i tak. Tu są argumenty, tu są papiery, tu jest historia, tu są daty, tu są dokumenty, wszystko. No i wiesz, na końcu jest, no, zobaczymy, prawda? Więc mam wrażenie, że to dokładnie o to chodzi. Ta książka, czy tego rodzaju książki, bo to przecież jest tylko egzemplifikacją pewnego trendu, to nie jest wysiłek zmierzający do pogłębienia czyjegoś poznania, żeby ktoś zrozumiał coś więcej o emancypacji. To jest tylko i wyłącznie służy do tego, żeby zaprogramować jakąś bardziej podatną na to część opinii publicznej i żeby doprowadzić ją do takiego histrionicznego stanu, gdzie będzie można ją odpalić za każdym razem, gdy tylko ktoś powie, o, afirmacja, opresja, albo coś takiego, to żeby właśnie wtedy się wszyscy sfajdali. No, to jest taka, tak to widzę, Kasia. Znaczy, ja chciałam właśnie Zuzę spytać, bo mnie ta sprawa od dawna leży na sercu, czy na wątrobie, że dość poważna taka część krytyki tych zjawisk jest, opiera się na przekonaniu, że to jest lewica, że to wynika z marksizmu, że to jest neo... Kulturowego. Marksizm kulturowy. I dla mnie jest ważne, bo dla mnie pojęcie emancypacji jest ważne, mówiłam o tym nawet w pierwszym odcinku, ja doktorat napisałam o emancypacji.
I to jest dla mnie ważne, że to są rzeczy, które nie siedziały obok emancypacji, nie mają nic wspólnego z emancypacją. Są, no różnie się to przedstawia. Moim zdaniem to są jakieś takie bękarty liberalizmu, nawet nie lewicy. No ale mają się do liberalizmu no nijak ze względu na to, co powiedziałaś o tej najważniejszej zasadzie liberalizmu, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Tutaj tego nie ma, można po trupach dążyć do tej swojej afirmacji, swoich jakichś parafilii, które się uważają. Nawet jeszcze lepiej jak po trupach, bo to jest melioracja rodzaju ludzkiego przy okazji, bo te gorsze jednostki to tam. Więc tutaj nigdy dość powtarzać, na czym polega emancypacja. W ogóle według emancypacja, tak zaczynasz ten swój wideo esej, że emancypacja jest pojęciem lewicowym. I jakbyś mogła wiecie co, ja w ogóle tutaj nawet nie odnosiłam się do żadnej teorii, tylko ja już to obserwuję, to taki trochę z emocji też wyszło, zresztą o emocjach tam też mówię, że emocją emancypacji jest na przykład gniew, tak, a emocją, bo brak tej emancypacji powoduje uczucie niesprawiedliwości, a z tym się właśnie wiąże gniew, nawet może się i nienawiść docelowo jakoś utrwalić, tak? Jeśli ta opresja jest duża do tych właśnie, którzy uciskają. Natomiast no, po drugiej stronie mamy taką współczesną lewicowość, gdzie jest moim zdaniem kult ofiar i w ten sposób próbuje się osiągać właśnie nie poprzez emancypację, tylko poprzez właśnie jakieś pochylenie się nad ofiarą, poprzez dobroczynność, próbuje się wyłudzać emocje takie jak, no nie wiem, smutek, litość, cierpienie. To są te emocje, wokół których w ogóle się cała ta lewicowość współczesna gdzieś tam kręci, tak? To tutaj w tym eseju na to chciałam bardziej zwrócić uwagę. Ja tam sobie tak umownie na podstawie słownika zdefiniowałam, potwierdzę, bo ten słownik potwierdził moje intuicje, że można rozumieć emancypację jako przyznanie równych praw grupie dotąd tych praw pozbawionej niesłusznie, no żeby ona... Ale praw, to jest bardzo ważne, nie jakichś tam pragnień albo jakichś, wiecie, takich metaspraw. No tak, praw i grupy. I tutaj też natknęłam się w jakichś tekstach na to, że jednak ta grupa jest niesłusznie pozbawiona, ponieważ ona jest zdolna do samodzielności społecznej. I ta samodzielność społeczna tu moim zdaniem jest bardzo istotna, bo na fali tego, co my nazywamy czasami woke kulturą, pojawiają się pomysły emancypowania coraz to nowych grup. I jest takie odczucie, że to jest użycie emancypacji niezgodne z tym właśnie znaczeniem, ponieważ jest to na przykład wobec zwierząt, wobec roślin, wobec osób z niepełnosprawnościami, ale na zasadzie takiej, jakoby trzeba było zlikwidować ochrony społeczne dla tych osób. Instytucje, które wspierają te osoby, no ale często wiążą się też jednak z tym, tak jak częściowe ubezwłasnowolnienie i opiekun prawny, który na przykład za osobę z demencją będzie podejmował jakieś decyzje, tak? To tutaj się pojawiają postulaty znoszenia tego typu instytucji. Pojawia się emancypacja dzieci, gdzie samo w sobie dorastanie jest procesem emancypacji, czyli ku tej samodzielności społecznej i wówczas jakby problem tutaj tej pieczy, czy też władzy rodzicielskiej znika samoistnie, bo jest to zaprojektowane w ten sposób, ale pojawiają się takie pomysły, tak? I moim zdaniem dzieje się tak właśnie z tego powodu, że gdzieś ten rozumienie zostało całkowicie zagubione i to, co Kasia powiedziała, że to na przykład też jej Szpilka, tak, to jest jakiś produkt, jego fantazje, to jest jakieś popuczyny po liberalizmie, tak, czy tak, moim zdaniem to jest jakiś hiperliberalizm, jakieś jego pójście po prostu tam, gdzie w takie rejony, gdzie już... No psychiatryczne rejony, no po prostu. Psychiatryczne rejony, czyli w ten właśnie taki solipsyzm na przykład, czyli takie rejony, gdzie próbuje się ludzi zmusić do tego, żeby dostosowali rzeczywistość do na przykład cudzych urojeń, tak, bo poniekąd te fantazje seksualne, no można w takich, czy fantazje na temat bycia kobietą, a może bardziej,
można też moim zdaniem potraktować jako rodzaj urojenia. No tak, ale moim zdaniem to jest też podporządkowywanie po prostu różnym kwestiom, które są jakoś tam nienormatywne, które są odstępstwem od normy, które nawet mogą być wynikiem jakichś procesów schorzeniowych. Podporządkowanie temu całego życia społecznego. Znaczy cywilizacja tak nie wygląda i nawet ci, którzy próbują to chyba w ten sposób właśnie jakoś przedstawić, to oni sobie zdają z tego sprawę i ta akrobatyka, ta, którą oni próbują zastosować, jest moim zdaniem właśnie ze względu na to bardzo no, nieudana. Dlatego, że nie trzeba być, znaczy z całym szacunkiem do doktoratów i profesor, ale nie trzeba być doktorem jakiejkolwiek nauki, żeby zrozumieć, no, że jeśli na przykład mamy osobę, która powiedzmy, już abstrahując od tych kwestii takich tutaj bardzo trudnych, no, które my omawiamy, jeśli ktoś jest cukrzykiem, to nie znaczy, że cała rodzina nie będzie jadła słodyczy. No. Po prostu tak jest to, że ta osoba siada, inni jedzą bezę, a ta osoba je akurat, nie wiem, bezglutenowego, bezcukrowego batona. No i trudno. Tak się po prostu zdarza. I tym bardziej zdarza się to no, na okoliczność kwestii, które są naprawdę, no przekraczają po prostu granice jakiegoś takich moralnych, kolektywnych wyobrażeń w większości wspólnot, bo to już niezależnie od tego, na jakim poziomie na to spojrzymy, czy podwórkowym, czy dzielnicowym, czy osiedlowym, czy ogólnonarodowym, no po prostu te opowieści, te, które znajdujemy w książce tego obywatela Szpilki czy Szpilko, no to są rzeczy, które są nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia siłą po prostu konsensusu cywilizacyjnego, niezależnie jeszcze raz od tego, że no my tutaj jak we troje siedzimy, mamy do niego pewnie sporo zastrzeżeń, ale jednak no to tego rodzaju konsensusy zapewniają nam w ogóle jakąkolwiek spójność, a tym samym zapewniają nam trwanie. Natomiast kwestia, Zuzanna, którą ty poruszyłaś, mi się wydaje szalenie ważna a propos właśnie lewicy, dlatego że lewica zabrnęła w jakiś taki turboliberalizm ze względu na to, i ty o tym mówiłaś na swoim blogu wcześniej i wspólnie o tym rozmawialiśmy też w innych podcastach, lewica zrobiła to ze względu na kompletną kapitulację na froncie ideologicznym. I to chodzi nie tylko o tę lewicę naszą, tu wschodnioeuropejską, postradziecką, ale też tę zachodnioeuropejską, postsocjaldemokratyczną i tak dalej. Wszystko to runęło dokładnie w tym samym czasie, kiedy oba te projekty po prostu no, fiknęły i okazało się, że ze względu na to, że już są sobie wzajemnie do niczego niepotrzebne, to nawet sobie samym się okazały do niczego niepotrzebne. I jak mówił pewien klasyk lewicy, jeżeli nie będzie teorii, to czeka nas tylko śmierć, śmierć, śmierć. No i to właśnie się w tej chwili tutaj naszym oczom ukazuje. I ta agonia jest niestety bardzo, bardzo rzeczywiście dotkliwa, ale tu trzeba jeszcze wskazać na taką moim zdaniem zasadniczą jedną i mam wrażenie, jeśli mogę taką uwagę drobną, krytyczną wygłosić, tego zabrakło w tej twojej wideoprezentacji, ponieważ ty odnosiłaś się do emancypacji jako do pewnej kwestii, która no, została sprofilowana w marksizmie jako no, coś, jako pewnego rodzaju zadanie, którym obarczono klasę robotniczą. I to prawda, tak rzeczywiście jest, ale zrobiono to nie dlatego, że klasa robotnicza, że ktoś zauważył, tam Marx, Engels i później inni, że tam robotnicy to są okradani albo że się z nimi niesprawiedliwie postępuje. To prawda, oczywiście, no, to tak jest. Ale przede wszystkim dlatego, to nie był wybór o charakterze moralnym, tylko to był wybór o charakterze racjonalnym, to znaczy jedynym możliwym motorem zmian w tym dokładnie momencie, w którym opisywano funkcjonalności kapitalizmu, wtedy, kiedy to właśnie Marx i Engels to robili, no to jedynym motorem była rzeczywiście klasa robotnicza i ona bardzo długo później była i cały czas pozostaje, tylko po prostu zmienia się, no powiedzmy, spektrum ideologiczne i spektrum jej uplasowania w tym korpusie ideowym. Natomiast dlaczego o tym akurat wspominam? Dlatego, że dzisiejsza lewica, ta, o ile w ogóle można mówić o tym, że to jest jeszcze, tak jak ty tutaj słusznie to krytykujesz, że to jest jakkolwiek jeszcze lewicowe, opiera się wyłącznie na takich paradygmatach, że coś jest niemoralne, coś jest krzywdzące dla kogoś, coś jest, no i to oczywiście, no, zresztą oczywiście, no, nawet gdy się weźmie, nie wiem, Engelsa, Położenie klasy robotniczej w Anglii, no to jest przerażająca lektura, oczywiście straszna, ale jej celem nie było ukazanie przecież tego upadku z punktu widzenia takiego, żeby ktoś się wzruszył, bo gdyby on chciał wzruszać tych swoich czytelników, to by pewnie powieść napisał jakąś zupełnie taką sercy szczypatelną zupełnie. Ale Dickens wtedy pisał takie powieści. No tak, więc właśnie, więc takie też są, prawda? Tylko to i ze względu na to nieporozumienie, które cały czas się pogłębia, to dochodzi do takiej sytuacji, że lewica zaczyna przyciągać do siebie ludzi, którzy właśnie są podatni na tego rodzaju jakiś
no, nawet trudno to nazwać argumentacją, na tego rodzaju dyskurs. Oj, ale trzeba się zaopiekować, tutaj biedni jacyś, tutaj są jacyś tacy pokrzywdzeni, opresyjne społeczeństwo. Z drugiej strony, Bojan, tak, ale z drugiej strony zaczyna przyciągać narcyzów, którzy no tak. Z kolei chcą sobie pożerować na tego typu ludziach o dobrym serduszku. Ja tutaj chciałabym sobie trochę, może to będziecie, nie spodoba wam się, ale ja nie lubię bardzo określenia, że ktoś ma serce po lewej stronie. No znaczy jako takiego, wiecie, no tutaj zasugerowania, że jest to jakieś, nie wiem, że jest to jedyny jakiś właśnie poprawny, właściwy model, bo w ogóle nie podoba mi się odniesienie do serca, rozumiecie chyba? Tak. Ale ja tylko chcę tutaj dokończyć bardzo krótko i już wam oddaję głos. Chcę tylko powiedzieć, że ze względu na to, że takie kadry, w cudzysłowie, są przyciągane na ulicy, no to tam się pojawia taki właśnie mechanizm, no taki wzajemnie no, samonapędzający się, prawda? Po jednej stronie mamy narcyzów, którzy chcą żerować, po drugiej stronie mamy jakichś biednych, którzy czekają, aż ktoś się nimi zaopiekuje. I ja już naprawdę ustam, nie wolę, już nie mam siły tłumaczyć tego w różnych podcastach, programach i pisać. Słuchajcie, lewica to jest pomysł polityczny. To nie jest przytułek. Ani organizacja charytatywna. Także tam nie ma miejsca na jakieś safe spacey i tak. Znaczy oczywiście no, trzeba się szanować i tak dalej. I nie można przekraczać wzajemnie swoich granic na żadnym poziomie i trzeba na to być wrażliwym, ale tak samo jak w każdej organizacji. Nie bardziej ani mniej, tylko siłą właśnie tego cywilizacyjno-kulturowego konsensusu. Kasia. Zuzanna, rozmawiając ze mną, mówiłaś o przykładzie tego posła... Chciałam wam... Tak. Tak, właśnie chciałam wam powiedzieć, że ja bym tutaj mogła na przykład takim idealnym wzorem lewaka właśnie w nurcie takim ofiarystycznym, to jest pan Łukasz Litewka, poseł, młody poseł lewicy. I wiecie, ja sobie tutaj skrolowałam, co jest tematyką jego postów, prawda? Na przykład 8 godzin temu wspomina o swoim dziadku, który ma 90 lat. No, rozumiem, że jest to wizerunkowy. Kolejny dzień temu wspomina na przykład o psie, którego zdaje się ktoś porzucił. Ten pies, jest to historia, jak ten pies chyba znajduje jakoś właściciela, czy no, pozytywnie rozwiązana, ale kolejny post jest o listach pisanych przez seniorów z całej Polski, listach świątecznych marzeń i życzeń. Więc rozumiecie, co ja tutaj chcę? Jest poseł Litewka, po prostu słynie z tego, że w idealny sposób marketingowo opracował właśnie ofiaryzm współczesnej lewicy i on się nie zajmuje właściwie niczym innym, jak tylko dobroczynnością. On organizuje zbiórki, na które ludzie spłacają. On mógłby być takim na współczesnym jakimś nowym owsiakiem bis. Tutaj bym widziała dla niego jakąś... No owsiak niedługo nie musiał iść na emeryturę, to wiesz, to... Natomiast wiecie, no był nawet taki pomysł, że ponieważ lewica bardzo dobrze swojego tutaj odczytuje, dlatego że mówię, że on to świetnie marketingowo doprowadził to już do po prostu takiego poziomu uproszczenia, że no to do takiego poziomu ostentacji lewica to świetnie odczytuje i nawet pojawiają się pomysły, żeby tego pana wystawić na prezydenta jako kandydata, tak? Więc to jest dla mnie taki przykład właśnie... Pamiętam, kampanię prowadził z pieskami z schroniska. To takie serce rzeczywiście, wielkie serce, w dodatku jest przystojne, więc już ma pełną pulę. Tak, rzeczywiście to jest, no, znaczy, bo to jest taka wizja, jak ty mówiłaś, mi przyszło do głowy, że to jest taka wizja lewicy, jako nie jakieś mamy tutaj projekty zmian, chcemy tego, uważamy, że ta grupa powinna mieć społeczną podmiotowość, to będzie dobre dla wszystkich, tylko do takiego ojujania. Ale słuchaj, Kasia, ja rozumiem, bo to można różnie rozumieć, ale ja sobie na swoje potrzeby politykę w ogóle rozumiem jako grę interesów, tak? Więc mamy interes. Bo nie bójmy się tego powiedzieć, mamy na przykład interes, jako pracownicy, jako robotnicy możemy mieć interes, jako kobiety możemy mieć jakiś interes społeczny do załatwienia, tak? Oczywiście można tam dalej pójść w ideologię i mieć jakiś projekt pozytywnych, nie wiem, pozytywną filozofię społeczną i tak dalej, natomiast tak jak to słowo, to co robi ten Litewka, ale nie tylko, bo mogę się przejechać dalej, no to bo idźmy dalej po ikonach współczesnej lewicy, tak? Więc w Polsce na przykład, Piotr Ikonowicz. Oczywiście ja tego człowieka bardzo szanuję za to, co on robi, tak? On pomaga faktycznie lokatorom przede wszystkim, on wspiera, no na tym polu, no głównie
ludzi naprawdę wykluczonych na terenie miasta Warszawy, głównie się w tym. On jest otwarty. Ja wiem, że nawet próbowałam tutaj na Sodeczyźnie kiedyś też wesprzeć kogoś i skorzystałam z jego pomocy, żeby tą osobę jakoś tam poratować w kwestiach właśnie lokatorskich, się zna na tym. To nie jest takie proste wbrew pozorom, bo trzeba być obcykanym w ustawach i tak dalej, ale samo w sobie to nadal jest działalność charytatywna, działalność dobroczynna. Czy to nie ma, jak do tej pory nie przekuło się na zdolność organizowania tych ludzi w celach politycznych, więc trudno tu powiedzieć, czy to jest lewicowe, czy ktoś, kto liberał o dobrym serduszku też mógłby to robić, bo myślę, że mógłby, chrześcijanin mógłby to robić, prawda? No idąc dalej, mamy też środowisko tu państwa Okrasków z Nowego Obywatela. Pani Magda Okraska jest autorką reportaży z prowincji, z ośrodków, gdzie upadł przemysł, został on zlikwidowany, zamknięty, tak? Ale cały jej wizerunek w tym wszystkim, no bardzo dobrze, że jakby jeździ, że to bada, że czyta, ale kiedy, że pisze o tym, tak? Tylko, że jak ja mam takie wrażenie, że cały ten wizerunek ostatecznie, bo głównie jak czytam media społecznościowe tej osoby, to ja widzę tam ciągłe nawoływanie, że inni tego nie robią, że oni się nie pochylają w dostatecznym stopniu nad tym, że oni nie zauważają. Więc to jest cały czas takie, że my jesteśmy za mało wrażliwi. Wszyscy płaczą, Tak, no, więc i to coś jest moim zdaniem jakimś nieporozumieniem i w ekstremum już doprowadza to do właśnie pojawienia się jakichś takich grup narcystycznych i do całej tej kultury woke, gdzie już typowa jakaś elita, burżuazja, ludzie świetnie sytuowani stawiają się w roli ofiar, już nie tylko wyłudzają litość, ale też wręcz szantażują moralnie połowę społeczeństwa, tak, oczekując realizacji swoich postulatów, które ewidentnie mogą zaszkodzić właśnie prawom innych ludzi już, tak? Tak jak na przykład pedofilia i prawa dziecka do rozwoju. No to jest, Kasia, czy ty chcesz teraz odnieść się do tego, co Zuza powiedziała? Ja myślę, że to, co ty powiedziałaś na samym końcu, jest szalenie ważne i jest naprawdę bardzo dużo interesującej literatury, która jest w ogóle nieobecna w jakiejkolwiek tutaj takiej debacie na ten temat, mam wrażenie, w naszej części świata, ale jest naprawdę sporo krytyki, no, zwłaszcza w Stanach, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no, w innych niektórych państwach również, dotyczących tego, w którym kierunku zmierza ten projekt ideologiczny, który w tej chwili jest tak pompowany na Zachodzie, no ale wiadomo, że kierownikiem politycznym Zachodu są Stany Zjednoczone. I niektórzy autorzy, przeze mnie osobiście bardzo szanowani, między innymi profesor Andrzej Fursow, no jeden z moich takich, można powiedzieć, intelektualnych guru, twierdzi, że naprawdę Zachód zjada własny ogon w błyskawicznym tempie i już niedługo zostaną tylko dwa tabu. To będzie kanibalizm i pedofilia. I to będą tylko te dwa. I zobaczymy, co później Zachód zechce zrobić. Mam rację, ale no tutaj przechodząc do tego tematu, który was na pewno interesuje, znaczy mówię do widzów, czyli komentarza do wyborów w USA. Znaczy ja nie uważam, że mamy obowiązek się od razu do nich odnieść, bo to jednak nie były wybory. A nie będziesz krzyczała tak jak PiS, Donald Trump albo Kamala. Więc no my nie czujemy się tu w obowiązku, ale jednak możemy to skrytykować właśnie w takim duchu, w jakim skomentować, znaczy w jakim mówiliśmy do tej pory, że tak, Partia Demokratyczna to jest kuźnia różnego rodzaju absurdów zwanych przez nas woke'iem. Czy oni w to wierzą, czy robią to cynicznie? Wszystko jedno. Elektorat sobie zniechęcili, nawet swój, a może zwłaszcza swój, ponieważ no jeżeli oni popierają mężczyzn w kobiecym więzieniu, to kobiety zniechęcili. Jeżeli popierają to, żeby dzieci mogły zmieniać sobie płeć, a rodziców o tym nie informować, tak, że szkoła powinna to popierać, to zniechęcają sobie rodziców i tak dalej. Ja rozmawiałam z różnymi osobami, które uważały, że to jest nieważne i nie można dopuścić do zwycięstwa faszysty. Ale jednak istnieje też coś takiego w naturze ludzkiej, jest też przekora, jak ciągle nam mówią, że ktoś jest faszystą, no to wiemy, że to nic nie znaczy, tak? I tutaj to też zagrało. I no, moim zdaniem, jeszcze mówiąc taką, no, wygłoszę taką pewną deklarację, dla mnie w Stanach Zjednoczonych lewicy nie ma.
I to demokraci to jest liberalizm obyczajowy, posunięty do jakichś transgresji, żeby powiedzieć bardzo tak delikatnie, a republikanie to jest liberalizm, po prostu libertarianizm, no taki kult wolnego rynku plus ileś tam takich wartości tam tradycyjnych, ale one są też podporządkowane tym rynkowym. No i tutaj co to za wybór z punktu widzenia lewicy? No żaden. No żaden, ale jeżeli ludzie mieli dość tych, nie wiem, obchodzenia w tą Wielkanoc, obchodzenia jakiegoś dnia widoczności osób transpłciowych przez Bidena, wprowadzanie jakichś mężczyzn przebranych za, przepraszam, prostytutki do parlamentu przez demokratów, wprowadzania tych wszystkich zupełnie nieintuicyjnych i brzmiących naprawdę groźnie, i to nie tylko brzmiących, bo ktoś jest na przykład wsteczniakiem, tylko po prostu groźnych rzeczy do szkół, do więzień, do polityki społecznej. Przecież my w kronikach omawialiśmy jakiś pomysł, żeby osoby transpłciowe miały pomoc społeczną, miały jakiś fundusz, który... Tak, to chyba w którymś ze Stanów, już nie pamiętam, czy to miał być federalny pomysł, ale no tak, takie coś było. Tak. O ile gdybym była Amerykanką, przerażałoby mnie to, że tam takie są bardzo nędzna ta pomoc społeczna, bardzo nędzne wsparcie jest szkolnictwa, że Trump to jeszcze uczyni nędzniejszym, tak? No ale przynajmniej nie będzie tych drag queenów tańczących w przedszkolach, tak, i innych takich rzeczy. Jasne. Ja myślę, że tutaj jest kilka takich kwestii, które też no, należy ująć w tym naszym spektrum krytyki odchodzenia od rozumu. Jeżeli chodzi o reakcje, no to muszę powiedzieć, że w Polsce one naprawdę no, zamanifestowały się w sposób zupełnie karykaturalny, i to no, powiedzieć o tym, że to jest odchodzenie od rozumu, no to jest to za mało. No, tu mamy do czynienia naprawdę z jakimś poważnym błędem filozoficznym, z jakąś pomyłką kognitywną, dlatego że Polacy zachowują się tak, jakby to oni wybierali jakoś niemalże swojego prezydenta. Po pierwsze, nie oni wybierali, i po drugie, nie swojego prezydenta. No to jest tak, jak wiecie, jak ze słynnym, prawda, tym no, dowcipem o tam, jak ktoś dzwoni do Radia Erewań i pyta o rowery na Placu Czerwonym. Więc to jest... Polacy naprawdę nie wybierali tego prezydenta i nie mają się za bardzo z czego tutaj tak... Nie mają się czym tak bardzo ekscytować, dlatego że prezydent Trump, niezależnie od tego, kto co o nim będzie sądził, czy że on jest dobry, czy zły, czy on jest faszystą, czy jakimkolwiek innym tam byśmy go nie określili epitetem, on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I on będzie realizował interesy, które są związane z tym, jak on pojmuje, albo jak na co mu tam pozwolą, jakiego administracja będzie to sobie wszystko kalibrowała, i tym się będzie zajmował, a nie Polską. Oczywiście polski jakiś tam interes może czasem, bo skoro nawiązuje do tych interesów ze względu na to, że ty mówiłaś o tym. Interesy są podstawą, są fundamentem w ogóle polityki. I jeżeli chodzi o kwestię interesu społecznego, to tym bardziej, bo to teraz to mówimy trochę bardziej o stosunkach międzynarodowych, ale jeżeli chodzi o kwestie krajowe, no to w ogóle nie ma innego pojęcia bardziej takiego, bardziej fundamentalnego dla uzgodnienia architektury zrozumienia polityki niż interes. Przypominam, że partia to znaczy część, i to jest ta część społeczeństwa, która ma jakiś określony interes i manifestuje go właśnie w ramach jakiejś systematyki politycznej poprzez udział czy poprzez wyrażenie poparcia dla jakiejś partii. Więc jeżeli odejdziemy od tego schematu, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, prawda? Tak nawiązując, znaczy nie ma tutaj rozmowy o polityce. Może być rozmowa o emocjach, może być rozmowa o jakichś odczuciach, może być rozmowa o jakichś, nie wiem, no, potrzebach takich pozapolitycznych, mogą one nawet mieć jakiś kolektywny charakter, ale nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia interesu albo realizacji właśnie no, tego, co jest centralnym pojęciem w ramach politycznej jakiejś walki czy sporu. Natomiast wydaje mi się, że tu to jest o tyle ważne w tym kontekście nawet tego, co tu, w jaki sposób w Polsce reagowano na wybór Donalda Trumpa. No, legitymacja do jakichś działań politycznych powinna, przynajmniej zgodnie z no, tym, co jest deklarowane no, jako teoria demokracji liberalnej, legitymacja powinna pochodzić z poparcia wynikającego z racjonalnej oceny czyichś postulatów i czyjegoś programu przez jakąś grupę, która dostrzeże tam jakiś interes. No i jeżeli w Polsce mamy do czynienia z takimi jakimiś no,
naprawdę potwornymi, obraźliwymi, poniżającymi okrzykami posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mogli wytrzymać i po prostu wleźli na salę obrad, na salę plenarną polskiego Sejmu i zaczęli, no, bez żadnego trybu, że tak powiem, krzyczeć Donald Trump. No słuchajcie, to i później jeszcze Błaszczak wychodzący i twierdzący, nawet który powiedział, że rząd Donalda Tuska powinien się teraz podać do dymisji i że to byłoby naturalne, no to oznacza, że my tutaj nie mamy żadnej elementarnej, nawet takiej, no powiedzmy, mentalnie uzgodnionej samodzielności, tylko po prostu gdzieś tam legitymację czerpiemy sobie, kto wygra wybory gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Wyobrażamy sobie, że teraz to PiS wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, tak jakby można było takie znaki równości stawiać. I tutaj chcę powiedzieć, że tu Kasia, może ty zechcesz to jakoś skomentować. Dla mnie to jest jakaś nieprzerobiona lekcja, można powiedzieć taka narodowa, społeczna, kulturowo-polityczna z okresu jeszcze sprzed rewolucji, to sprzed tego, co marksizm nazywa rewolucjami demokratyczno-burżuazyjnymi. Bo naprawdę, no jeżeli... A propos, nagrywamy w Dzień Niepodległości. Tak, nagrywamy w Dzień Niepodległości, a to o patriotyzmie jeszcze porozmawiamy w innym programie. Natomiast tylko powiedzieć, że dla mnie to jest taki odruch jakiegoś chłopa pańszczyźnianego, który w ogóle musi mieć dziedzica, koniecznie. Bo musi tam się w niego wpatrywać i on musi mu regulować życie, a jeżeli mu drugi jakiś chłop pańszczyźniany przyjdzie i zrobi coś nie, nawet jeżeli jest z tego samego rejonu, to pójdzie i oczywiście do ekonoma najpierw doniesie. Więc ale tutaj ciekawe jest w tym wszystkim to, że ta opcja, która skandowała, czyli polska prawica, no to właściwie jak już się wyskandowała, to zaczęła się zastanawiać, czy na pewno polityka Trumpa i to, co on mówi, jest zgodne z tym, jak oni sobie to wcześniej wyobrażali, bo to jest no to inna sprawa. Tak, czy oni chcieliby, czy ich jakby wizja polityki międzynarodowej i wizja Trumpa to się jakkolwiek pokrywają, no bo więc to jest w ogóle jeszcze dodatkowo czyni tą sytuację jakąś groteskową. Znowu nasila też to sam fakt tego, że oni są tacy bardzo niby suwerenistyczni, czyli oni właśnie tak by chcieli narodowo, tak żeby był ten protekcjonizm narodowy i tak dalej, więc no i ciągle o tej niepodległości mówią i o tej suwerenności mówią, a no to ich zachowanie kompletnie przeczy, to pokazuje jakieś, wiecie, dla mnie, ja mam wrażenie takie, że obserwuję naprawdę przypadek psychopatologiczny, czyli że to jest jakiś, gdyby to był człowiek jeden, a nie jakiś ten duch narodowy, jakby nazwijmy to, to imaginarium, to nie posiada jakby zdolności faktycznie samodzielnej egzystencji. To jest jakiś lęk przed pochłonięciem permanentny, nieustanny, który oczywiście może się być oparty na tym, że faktycznie byliśmy gdzieś tam, doprowadziliśmy do rozkładu swojej państwowości w historii, więc może tak gdzieś ta trauma pozostaje i tej okupacji niemieckiej później i tak dalej, więc no może to gdzieś tam być i to jest cały czas żywe, a jednocześnie to jest takie jakby istnienie też jakieś imperialne fantazje, czyli pragnienie bycia wielkim, a ponieważ tego nie można samodzielnie osiągnąć, to chociaż może dzięki pełne utożsamienie się z hegemonem jakimś, tak, aktualnym, czyli Stanami Zjednoczonymi. No, ale to znowu nie jest polityka, to są emocje. To są emocje, tylko że my tu chcemy się... Tak, to same emocje. Nie ma w tym logiki, nie. Pamiętacie może taki nasz odcinek o uczuciach, wzmożeniach i emocyjkach? No trzeba powiedzieć, że one są nie tylko po lewej stronie, czy też po stronie demokratycznej, ale w kąciku cringe'u powiemy trochę o emocyjkach strony demokratycznej. Na przykład kobiety, które stwierdziły, że skoro Trump wygrał, to one nie będą uprawiać seksu, bo mężczyźni głosowali na Trumpa. I że one tak ukarają tych mężczyzn. Nie no, co o tym sądzę? Ale ja sądzę o tym, że to był naprawdę znakomity pomysł oczywiście, ale chcę powiedzieć, że jest jedna kwestia taka demograficzno-statystyczna, która chyba nie została przez te kobiety uwzględniona. Mianowicie kobiety w swojej większości również zagłosowały na Trumpa. I to jest tutaj, no... Moim zdaniem tu jest przestrzeń do jakichś takich ciekawych interpretacji. Dlaczego? Bo no, Trump podobno tam, on, że nie lubi aborcji, no to powinny głosować na właśnie Kamale Harris.
Ale no inna sprawa, że to nie jest tak jednoznaczne, że on powiedział, że on jest jakiś tam antyaborcyjny. Po prostu on uważa, że Stany, że to powinno być domeną prawa stanowego i że to tyle właściwie. Natomiast wygląda na to, że jakiś inny element jednak przyciągnął kobiety, pomimo tego, że przecież on tam cały czas się o nim mówi, że jest gwałcicielem, rasistą, no wszystkimi rzeczami. A propos cringe'ów też, no bo było obwinianie białych kobiet o zwycięstwo Trumpa. Więc już nie tylko mężczyzn, białych kobiet, no i odpowiadano na to takim zdjęciem, które przedstawia generała, trans kobietę, awansowaną do tego stopnia przez właśnie Bidena oraz takiego chyba sekretarza stanu, który chodzi w sukienkach i nawet kradł te sukienki. Nie. On był, tak, on pracował rzeczywiście w Departamencie Stanu, ale za czasów, kiedy sekretarzem był Blinken, tak, ten łysy z wąsami. Tak, i podpis brzmiał, to przez te białe kobiety głosowano na Trumpa. No tak, ja chcę powiedzieć, że jeszcze było bardzo dużo takiego cringe'u, gdzie ludzie nagrywali się, tu rzeczywiście, tu bym chciał, żebyś Zuza, ty zabrała głos, masz jednak wykształcenie psychologiczne, może nam to jakoś wytłumaczyć, bo tutaj no, ten aparat pojęciowy polityczny to już zupełnie jest do niczego w takich okolicznościach, ale ludzie naprawdę brali te swoje smartfony i się nagrywali, jak się tak spektakularnie spłakiwali na to, że Trump wygrał wybory, że po prostu jakaś inna osoba niż ta, którą oni sobie wybrali na, no nie wiem, proponenta ich jakichś politycznych racji, jakkolwiek, no mam poważne wątpliwości, czy ludzie w takim stanie w ogóle mogą no, jakoś wyrazić. Czy wybierać, a czy mogą wyrazić w ogóle. Ale co to jest za masowa, nie, bo to naprawdę, to jest, bo abstrahując od tego, że to jest jakiś stan, nie wiem, epizod psychotyczny, który ci ludzie nagrywają, no kiedyś ludzie się trochę z tym ukrywają. Tak, ale no właśnie, no to jest moim zdaniem już pokłosie tej kultury, którą my tutaj cały czas krytykujemy, kultury i ideologii, to jest takie rozedrganie społeczeństwa i wprawianie go w jakąś taką, w taką histrioniczną jakąś pętlę, no żeby oni za każdym razem tak łatwo się dało odpalić. Trump wygra wybory, płaczemy. Coś tam innego się stanie politycznego, co nam nie odpowiada, płaczemy. I najlepiej nagrywamy i robimy z tego po prostu show w internecie. I naprawdę powstały już kolaże, całe takie wideokolaże, które się tak cały czas jest taki coraz dalszy zoom i widać coraz więcej osób, które katastrofa. No tak, no to właśnie to zamiast na przykład rywalizacji politycznej, to tak, to się chyba tylko psycholog, no bo to tylko psycholog może tutaj usiąść i powiedzieć, zrozumieć jakby te emocje, przyjąć je, objąć jakoś tak, prawda, tego człowieka, żeby on te swoje lęki dotyczące przyszłości też wyraził. No wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo proste, że po prostu ci ludzie silnie wierzą w to, że reprezentują że ich to, co oni chcą politycznie i taka organizacja społeczna, jak oni sobie wyobrażają, jest jedyną, która jest po prostu dobra, tak? A ta druga to jest skrajne zło, w związku z tym czują się przerażeni, czują się zdegustowani, zniesmaczeni, wszystkie negatywne emocje, tak? Boją się o swoją przyszłość. To jest poważna sprawa, no. Poważna sprawa, ale też i wielki sukces no, propagandowy. No tak, tak. Ja tutaj, Kasia, zanim oddam ci jeszcze głos, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć, tylko nawiązać, bo to jest oczywiście no, sprawa stosunkowo nowa, prawda? Te wybory dopiero co się odbyły, ale jeżeli chodzi o te archetypy tego rodzaju właśnie takiego histerycznego dyskursu, który się uprawia w najmniej stosowny sposób, to przypominam sobie taką scenkę rodzajową, której no, stałem się mimowolnym świadkiem w 2000, to musiało być może 16 roku, coś takiego. No, to było niedługo po wygranej PiSu i siedziałem w jednej z warszawskich restauracji w centrum miasta późnym popołudniem i koło mnie, przy stoliku koło mnie siedziała taka para, która ewidentnie się poznała dopiero co na aplikacji randkowej, no i się tam próbowali tak się no tutaj jakoś zorientować, kto zacz. No i rozmawiali w języku angielskim, ponieważ ten facet był obcokrajowcem, a kobieta była Polką. No i on zapytał w pewnym momencie, czy ona może powiedzieć, o co chodzi z tym, że tutaj wszyscy manifestują teraz dookoła. I ona powiedziała mu, że to jest apokaliptik, że to jest apokaliptik. I powtarzała to chyba, nie wiem, z 20 razy w ciągu godziny mu mówiła, że to jest apokaliptik. Więc ja naprawdę miałem, no rzadko mi się zdarza podsłuchiwać, ale to było coś no, wyjątkowego. No, to jest, i to jest taki... I tylko...
No niestety nie wiem, bo tak długo tam nie siedziałem i aż tak się bardzo w to nie pogłębiałem, ale chciałem po prostu powiedzieć, że to no, do głowy by mi nie przyszło, żeby z od nowo poznaną osobą w jakichkolwiek okolicznościach, zamiarami matrymonialnymi czy bez, tłumaczyć im, że coś jest apokaliptyczne według mojej tutaj oceny. No. A mnie się to kojarzy, to co się teraz dzieje, nawet nie z tym momentem, kiedy PiS wygrał wybory, czy tam wygrał po raz drugi, ale z tym momentem, kiedy Tadeusz Mazowiecki przegrał wybory prezydenckie. Było to też był apokaliptyk. Macie dobro i nie chcecie na nie zagłosować? Co was opętało? I to jest właśnie no taki w ogóle dyskurs Unii Wolności taki był. To nie wszyscy pamiętają. Ja I wtedy Kasia, Gazeta Wyborcza powzięła już ostateczną, śmiertelną urazę po prostu do Ciemnogrodu i tak dalej. Od tamtego czasu bardzo... Jeszcze powiem jedną rzecz, że tutaj znana feministka Agnieszka Graf napisała taki powyborczy komentarz. Strasznie. Że po prostu ludzie wybrali Trumpa, bo wolą wariactwo, bo demokracja jest nudna i przewidywalna i w dodatku wymaga takiej kultury wszędzie i tego, żeby szanować innych. I właśnie a propos tego, co wy mówiliście o interesach, mi się to bardzo podoba, że... Ludzie głosowali ze względu na jakiś swój interes i ten interes najwyraźniej nie pokrywał się z tym, w którego imieniu występowała Kamala Harris. Ale nie można tak powiedzieć. My jesteśmy demokracją, a oni są antydemokracją. No przecież to jest w ogóle niedemokratyczne. To znaczy, może być tak, że druga strona też głosowała emocjonalnie. Jeśli już to komentujemy, to należy tu zobaczyć właśnie, że może druga strona głosowała emocjonalnie, ale przeciwko tej pysze, którą reprezentują właśnie na przykład pani Agnieszka Graf tutaj, jeżeli tak ten wpis wygląda, tak? No bo to... Elity protestują przeciwko tak zwanemu prawicowemu populizmowi już, nie wiem, chyba z 10 lat, tak jak w Polsce, bo to są też PiS rządził 8, tak, od tego momentu, no albo nawet jeszcze dłużej. No i cały czas się niczego nie uczą, tak? Cały czas ta ich pycha jest tak samo duża, cały czas im się wydaje, że wystarczy zmobilizować tylko jeszcze więcej środków propagandowych i po prostu ci głupi ludzie znowu będą ich kochać, a to nie tak jest, nie? Więc jest możliwe, że po drugiej stronie nawet też już jest coś takiego, że nawet jak ludzie dostrzegają, że no może to nie jest idealny kandydat, ten Trump, to po prostu mają tak dosyć tej nachalności przekazu właśnie też z drugiej strony, tej próby ograniczenia wolności. I nie tylko przecież w tak zwanym tym woke, gdzie my często mówimy o transgenderyzmie, o właśnie tutaj i wchodzeniu na prawa wywalczone przez feministki, w tego typu, czy jakimś skrajnym antyrasizmie, tak, ale też to może dotyczyć wielu innych polityk, nad którymi nie pozwala się dyskutować. Tak jak na przykład też i polityka klimatyczna, której też nie pozwala się dyskutować. W ostatnich latach było tego bardzo wiele i myślę, że ludzie już tego po prostu mają dosyć. Ale to jest jeszcze już ostatnia uwaga, bo widzę, że już godzinę przekroczyliśmy. Mi się wydaje, że tak samo elity intelektualne nie rozumieją kwestii tego, że Twitter, dawny Twitter, teraz X, zyskał ogromną popularność na tym, że nie cenzuruje. I to jest nie do przecenienia. Ja oczywiście sama widzę, jak strasznie dużo głupot tam jest. Ale sama cenię też, że tam po prostu nie ma, tam nie zrzuciliby mi posta za to, że krytykujesz piłkę. Tak. Tak, ja już finalizując rzeczywiście, bo rozmawiamy bardzo długo, no to będziemy kontynuowali rozważania na ten temat, bo widać, że tu jeszcze sporo zostało kwestii niewypowiedzianych i na pewno niedostatecznie skomentowanych. Chcę tylko zwrócić uwagę, no Kasia, że masz rację, to znaczy nie ma znaczenia, to tylko redaktorowi Markiewce się wydaje, że o Jezu, a Trump to jest taki, a Elon Musk to jest taki, on ma takie poglądy, a zobaczcie, co to napisał w 2018 roku, kogo to obchodzi? Stary, nikogo to nie obchodzi. Ludzie po prostu patrzą na to, w jaki sposób wygląda ich rzeczywistość w tej chwili. I oczywiście można mieć pretensje o to, że no, ludzie podejmują różne wybory polityczne, często no, opierając się na jakimś powierzchownym wrażeniu, a nie poszukując różnych informacji, nie starając się się tam jakoś doinformować. No okej, okay, rozumiem to. Ja też często mam pretensje do ludzi o to, że noszą w kieszeni urządzenie, które im daje dostęp do 90% wiedzy zgromadzonej przez całą ludzkość, a dalej... No, nie korzystając z tego w najmniejszym stopniu. Tak, to oczywiście rozumiem, ale
w ostatecznym rozrachunku, jeżeli ludzie idą do wyborów i tak jak w Stanach Zjednoczonych, są w Polsce jest bardzo podobnie, to idą dlatego, że już mają czegoś dosyć. I moim zdaniem to zostało zamanifestowane w sposób no, laboratoryjnie czysty przy tych wyborach, że Trump oczywiście ludzie co... My sobie naprawdę wyobrażamy, że większość ludzi uważa go za jakiegoś wielkiego antysystemowego gracza. Nie no, ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest miliarderem i że jest częścią tego establishmentu, ale wiedzą, bo to jest bardzo łatwo wychwycić, nawet jeżeli się jakoś tam strasznie nie doinformuje, że on nie ma swojego klanu. Tak jak jest klan Clintonów, jest klan Bidenów, jest klan Obamów i tak dalej. No on swojego klanu nie ma, w związku z czym i miał na pięku między 2016 a 2020 rokiem z... No, całą tą permanentną biurokracją, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych. No i to odegrało dostatecznie mobilizującą rolę. Okazało się dostatecznie mobilizującym czynnikiem. Tak samo jak w Polsce, dostatecznie mobilizującym czynnikiem okazała się po prostu wojna tych dwóch dziadów, to znaczy Donalda Tuska i Kaczyńskiego. I w końcu Tuskowi tak naprawdę na tym Jagodnie słynnym, no to wygrała wybory, o ile można powiedzieć, że wygrała, bo nominalnie przecież PiS jest największym klubem parlamentarnym, ale wygrała trzecia droga, która zaraz zniknie, nawiasem mówiąc. Więc no... Naprawdę, nie ma się co tutaj specjalnie pyszyć, wywyższać, ani nie ma co wymyślać koła. Jaka znudzona liberalną demokracją, kto jest znudzony szanowaniem kogoś? Jak się można znudzić szacunkiem do kogoś? No? Powiedzmy tolerancją to się jeszcze jako tako można znudzić, jeżeli no, tolerancja to znaczy, to tak, znaczeniowo to jest znoszenie w pokorze, prawda? No to można się trochę tym rzeczywiście znudzić albo znużyć, czy coś takiego. Ale znudzić się demokracją albo znudzić się szacunkiem do kogoś, no to jest dyskurs skrajnie antypopulistyczny w najgorszym tego terminu, tej frazy rozumieniu. Dlatego, że Donald Trump i podobni jemu są kandydatami populistycznymi zwalczanymi przez establishment, nie dlatego, że oni mają jakiś program polityczny, który tam nie wysadzi w powietrze system czy coś takiego, tylko właśnie dlatego, że tacy ludzie jak Agnieszka Graf i no, politycy, którzy pochodzą z tego samego obozu albo są tej samej proweniencji ideologicznej, uważają to za zagrożenie, że ktoś czerpie mandat do sprawowania władzy z tego, że zmobilizował słusznie czy niesłusznie, sposób zakłamany czy prawdziwy, emocje społeczne na masową skalę i skorzystał z tego jednego impulsu demokratycznego, który jeszcze nam w ogóle został, czyli wyborów, do tego, żeby no, zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak jak w wypadku Donalda Trumpa. Taki, po prostu Agnieszka Graf i cały ten zapęd tych takich właśnie faszystkowatych patrycjuszy, to nic mnie tak nie denerwuje, jak tego rodzaju właśnie pysza pusta gadanina. Nie, no to ja się generalnie ze wszystkim zgadzam. Uważam, że ten motyw, co tutaj Kasia tylko powiedziałaś o social mediach, o X-ie, nie? To, no, to jest moim zdaniem jakoś tam pewnie przez historyków, kiedy za X czasu właśnie będzie omawiane jako no, pojawienie się po prostu internetu i mediów społecznościowych jako jeden z głównych powodów upadku tych elit, ponieważ dzisiaj dzięki temu, że jeszcze są gdzieś takie przestrzenie, że zawsze jakiś miliarder to tu, to tam się zdarzy, który gdzieś uwolni tą i nie cenzuruje, tak jakby chciały liberalne elity. Znaczy cenzuruje, tylko nie aż tak mocno. Nie? Albo nie tak mocno, no to powoduje, że ludzie się zaczynają właśnie dogadywać co do różnych interesów, które gdzieś tam im się próbuje narzucić, na przykład mówiąc, że to jest nauka i wy nie macie prawa z tym dyskutować, to jest, że macie się douczyć najpierw, że macie słuchać naszych ekspertów, tak? I ludziom się udaje w coraz większej ilości gdzieś tam znaleźć te swoje kanały właśnie porozumienia niecenzurowane, no i to prowadzi do tego, że elity liberalne wychodzą na hipokrytów po prostu, no i ludzie to widzą. I my należymy do tych, którzy przez internet przekazują swoje treści. I na tym skończymy. Dziękujemy ci bardzo, że u nas wystąpiłaś i jak to mówi Bojan, bądźcie zdrowi na ciele i umyśle. Jeszcze do zobaczenia. Powiedzieć, że uruchamiamy live'a raz na miesiąc. Prawdopodobnie będzie on w najbliższy wtorek. Tak jest. Do zobaczenia na live'ie i do zobaczenia oczywiście w czwartki w standardowym trybie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.